Witam kolegów hodowców. Chcę zrobić jakiś mały eksperyment. Mam tutaj paseczki do badania pH wody. Zakwaszacz. No i chcę sprawdzić, jak to wygląda. Tutaj mam pH najlepiej, żeby się mieściło między 4,5 a 6,5. Czyli na skali. Zacznę od tego, że urwę jeden pasek i sprawdzę pH wody. Mam pH wody. Wciągam to na siódemkę. Do neutralne. Teraz sprawdzę, czy to działa na ramię do tego zakwaszacza. Taki, nie wiem, na dole mi troszkę wybarwiło ten pasek, a tam gdzie mniej poszło, to jest jeden. No a teraz zakwasimy wodę w wiadrze 10 litrów. Zobaczymy, jak to działa. Dawkę na 10 litrów, 5 ml na litr wody, no czyli 50 na 10 litrów. Wymieszamy to. Wymieszałem tą wodę, no i teraz sprawdzimy, jaki ona dostała pH. Pasek się zmienił na pomarańczo. 5. Kolor jest pomiędzy 3,5. Nie wiem, czy widać dokładnie. Wygląda na to, że woda, że jest różnica. Na początku sama czysta woda miała kolor zielony, a po podaniu zakwaszacza, no to jest ten pasek. A w samym zakwaszaczu, no tutaj tu nie wiem, chyba to zmieniło, ale tu góra widać, że jest czerwona i że mocno kwaśnie od tym. Dane do neutralnej wody powoduje kwasowość w granicach 5. Powinno być. No teraz sprawdzę, tu mam czystą wodę, zanurzę papierek.
kolor zrobił się zielony faktycznie. Jeszcze raz w zakwaszaczu. Tu jest sama woda, tu jest po dodaniu zakwaszacza do wody. Tutaj jeszcze zrobiłem test wapna budowlanego. No i papierek jest fioletowy. I pH 14. No faktycznie ciemny. I same paski działają. I na koniec jeszcze raz pH wody sprawdzimy. Dodałem tutaj jeszcze żłąbką witaminę. Tej odmów. Pomarańczowe pH 5. Wygląda na to, że pH jest odpowiednie. Dziękuję wszystkim za uwagę.